Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Lost Planet 3. Ja jestem Bartul, materiał numer 4. Niech no ja tutaj zobaczę, co my mamy wykonać, bo przyznam szczerze, że miałem kilka dni przerwy od trzeciego nagrania. Mamy tutaj zadanie poboczne, zdobądź próbki sepi. Czas zapalować na sepie. Chyba wiem, gdzie znajdę 20 próbek. Tutaj mamy jeszcze w sumie 3 misje poboczne. Za każdą tą misję oczywiście zdobywamy energię, która jest potrzebna tutaj do ulepszania naszych broni i naszego mecha. Zadanie główne na razie zostawimy sobie w spokoju. Tutaj zdaje się, że chyba już to uruchamiałem. Te siłowniki. Tak. Uruchamialiśmy te siłowniki. Idziemy zapolować. Powiem wam, że jestem mile zaskoczony, jeżeli chodzi o ten tytuł. Gra jest naprawdę niezła, ale w sumie nie ma co się dziwić. Producentem jest Capcom, który zasłynął między innymi ze serii Resident Evil 4. Przepraszam, serii Resident Evil, nie 4. Dobra, tutaj sobie coś panowie robią. Nie będziemy im przeszkadzać. Zwróć uwagę, że w lewym górnym rogu mamy panienkę, to jest chyba nasza żona. Można i tak. Może w dzisiejszym odcinku wykonamy sobie tylko misje poboczne. Zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie wszystko. Ja niestety mam tutaj nie ma możliwości zbierania energii. Dobra, na ziemię. Zbierzmy to popadnie. Czekajcie, czy ja sobie mogę tu zobaczyć, ile mamy tych próbek zebranych? No i czekajcie, bo ja żebym sobie, kurde, chyba złe zadanie aktywował. Ajajajajaj. Dobra, wróć. Ja chyba miałem aktywowaną misję fabularną. Wracamy z powrotem. No widzicie, taki mały czeski błąd i straciliśmy tutaj 3 minuty w sumie. Ale dobra, już nie będę wycinał, nie będę rozpoczynał od nowa. 3 minuty to jeszcze nie majątek. Tutaj jest przejście. Naprawdę miałem zaznaczoną misję fabularną, ale to na razie sobie zostawimy. Wykonamy 3 misje poboczne, jak mi się uda. Fajnie by było, ale wstaciłem 3 minuty. Skład paliw? Skład paliw, powiadasz? Tutaj już byliśmy, dobra, ale to wykonamy to zadanie. Będę musiał chyba tam zejść na dół. Ulala, ulala. Dobra, zobaczmy, gdzie mnie ta gra kieruje. Tak, mamy już to zadanie aktywne. Czyli to wracamy się. No ale moment, czego mnie tutaj? Raz tutaj mi każe ta gra iść. Nie rozumiem tego, dobra. Nie
jak te przeciwniki wyglądają, ale dobra. Ta skrzynia jest chyba tutaj wieczyście i dostarczy nam nieograniczoną ilość amunicji. Dobra, wykonamy sobie te zadania, dlatego że otrzymamy dużo energii, która się nam przyda. Czy to wracamy tutaj do lodowej jaskini w takim razie? No dobra, jaskinia Dias. To nie jest lodowa jaskinia, to jest chyba coś innego. Okej, mniejsza z tym. Dobra. Czy to jest to? Ten typ przeciwnika. Łatwizna. Wystarczy tutaj stać. 11. No dobra, to nic, będziemy tutaj stać przy tym. Dajesz. Jeszcze 4 i wracamy. A, czyli króciutka misja. A w sumie dobrze. No dobra, my wracamy, ale jeszcze jedna rzecz. Aha, tutaj. Oj, cholera, musimy chyba. Dobra, wyjdźmy z jaskini i zobaczmy jeszcze sobie pozostałe dwa zadania. Skład paliw. Zaraz zobaczymy jeszcze dwa zadania, ale kurde, musimy wrócić do bazy w takim razie, bo chyba tam pisało coś, że pogadaj z kwatermistrzem. Zaraz sobie tutaj zerknę. Odwiedź kwatermistrza, prawdopodobnie magazynuje zapasy w zbrojowni i na poziomie piwniczym hangaru. Usuń lód za pomocą wiertła. Aha! Dobra, tu mamy 2000. Dobra, czyli to zadanie jednak, to miałem zadanie aktywowane na początku rozgrywki. Dobra, w sumie niepotrzebnie żeśmy wychodzili, ale dobra. Nic się nie stało. Gramy dalej. Gra jest naprawdę fajna. Kurde. Tak się zastanawiam, może będę grać dwójkę, jedynkę jeszcze. Chociaż teraz tyle gier wychodzi, że nie będzie w ogóle czasu wszystkiego ogarnąć. Dobra, myślę, że w ciągu tam półtorej minuty dotrzemy z powrotem. Tutaj mamy jakiś most, który prawdopodobnie będziemy mogli go naprawić. Tak mi się coś wydaje. A tutaj coś jest. Też coś jest, ale tam nie będziemy szli. No bo to co? Nie jest naszym celem na razie tam szwendać się po jakichś jaskiniach. Kupimy się teraz na zadaniach. Usuniemy lód z tych wierteł. I wrócimy do naszej bazy. Otrzymamy trochę energii. Kupimy sobie może jakąś broń. Zobaczymy. Mamy 7154. De facto chyba potrzebuję jeszcze. W sumie potrzebuję 8000 energii. Po to, żeby kupić 4 ulepszenia tutaj do mecha. Dzięki temu będziemy mogli zbierać energię siedząc w środku. Nie będę musiał wychodzić na zewnątrz, żeby zebrać energię. To w sumie dosyć ważne.
Troszkę te loadingi są takie denerwujące, ale powiem wam, że długo się to nie ładuje, więc można przymrużyć oko. Macie jakieś pytania, jakieś sugestie do mnie, to walcie śmiało pod filmem. Może jakaś propozycja z waszej strony, jaką serię nagrać. Oczywiście tych gier, które się nie powtarzają, bo trochę tytułów już nagrałem. Widzicie, tutaj nie mogę zbierać energii. Dobra, cholera, widzę, że nam się tutaj energia życiowa kończy. A, bo ja mam tutaj dotrzeć. Siedemset dwadzieścia. Dobra, sporo, sporo. Teraz tutaj trzeba to ulepszyć. Moment. Aha, ja mam to zniszczyć. Przepraszam. A czekajcie, to chyba zniszczymy ten lód. Dobra. Chyba się nam tutaj coś udało. Co jest zepsute? Tutaj trzeba coś naprawić. W sumie takie prosta czynność, ale daje satysfakcję. To może by było wejść do środka, co? No tu mamy szafkę, nawet nie widziałem. Zaraz załatwimy ich. Jednego nie ma. Zajebioza. Kuźma, fajne. Czekajcie, bo obrywam. Ktoś mnie tutaj ładuje. O cholera. Misja jest troszeczkę trudniejsza. Na się nie będę wsiadał. Załatwmy ten sprzęt. A tutaj co jest, kurde? Kurde, przeciwników tutaj mamy. Chyba
Akrobaci się tutaj odnawiają w nieskończoność. A jednak nie, dobra. Jednak nie, tylko pytanie teraz, co dalej? Tutaj mam niby coś stanąć czy uruchomić? Nie wiem. Zobaczmy tą misję. Uruchom żurawie za pomocą kleszczy. Dobra. Okej, zadanie wykonane. Dobra, zadanie wykonane, a tutaj mamy... W takim razie zobaczmy jeszcze tutaj, co mamy zrobić. Wróć do doktora, odwiedź kwaterę mistrza, opróżnij posterunek. Muszę dostać się do starego posterunku Diaz i zebrać tę energię. Dobra. Odwiedź kwatermistrza. Pełny posterunek termalny w jaskini Diaz. A to my czasem tam nie byliśmy? Opróżnij posterunek. Wróć do kwatermistrza. Odwiedź kwatermistrza. Nie, tu jest kowacz, tu jest kwatermistrz. A to co to za misja? Wracamy w takim razie. Szkoda, że ta nasza maszyna bojowa nie ma jakiejś broni palnej. Tylko mi nie mówcie, że będę się znowu wracał do tej jaskini. W sumie już teraz się to pogubiłem trochę z tymi zadaniami. Skład paliw, czyli co? Czy jednak tego zadania... Aha, dobra. Czyli de facto wracamy z powrotem, kurde, do jaskini. Ja pierdziłem, w sumie mogłem te dwa zadania za jednym zamachem wykonać. A my się chyba wracamy do tej, do tego posterunku. Tam, gdzie uruchamiałem. Jak to się nazywa konkretnie? Posterunek Diaz. No dobra. Niech będzie. Tracimy cholera czas. Znowu spartuluję, bo mogę kurde wykonać tą misję za jednym zamachem. Aj, sorki. Możecie przewinąć moją podróż, ja już nie będę tego wycinał. Wracamy z powrotem. Czyli można tylko dwie bronie mieć ze sobą. Mamy w tym momencie shotguna. A nie, mamy trzy. Mamy trzy bronie jednak. Myślałem, że tylko dwie możemy nosić. Strzelba i karabin szturmowy. Dokładnie. W sumie dopiero tutaj byłem, mogłem dalej cisnąć z tym drugim zadaniem, no ale dobra. W sumie fajny pomysł z tym lodem.
Przypomniał mi się taki film Coś. Oglądnijcie sobie ten film, nazywa się Coś. To jest tytuł po polsku, a chyba po angielsku jest The Thing. Musimy opróżnić tą posterunek z tej energii, która nam się uzbierała dotychczas. Czyli de facto tutaj przechodzimy. Tę energię to można w nieskończoność w zasadzie chyba zbierać. Cholera, jakie jaja. Znowu te jaja się tutaj namnożyły. Skończyły się na granaty. Cholera. Grubo tutaj. Zadanie wypełnione i otrzymaliśmy jeszcze 2500 energii. Dobra, super. Czas na powrót. Ok, moi drodzy, ja sobie teraz wytnę podróż, żebyście już nie musieli czekać. Widzimy się w bazie. Okej, moi drodzy, już sobie tutaj wyciąłem naszą podróż. Wracamy do naszych zleceniodawców związanych z misjami pobocznymi. Troszkę nam czasu zostanie, więc może jeszcze coś wykonamy. Tutaj mamy pierwszy poziom, warsztat Oli i zbrojownie, czyli naszych zleceniodawców. Zaraz z nimi pogadamy, zobaczymy, co otrzymamy w zamian. Czekajcie, sobie tutaj aktywuję. Odwiedź kwatermistrza. Odwróć doktora Kowacza. Nie wiem, czy tu będziemy mieć zaznaczone na mapie. Ok, tu mi gra każe wyjść. No to w takim razie weźmy tą misję. Kwatermistrza musimy odwiedzić. Dobre pytanie, gdzie on był? Tutaj, kwatermistrz? Busting out the welding goggles. O, właśnie, czekacie, tu sobie coś wam pokażę. Pochłaniacz te energii. Aha, nie mamy środków. Always a pleasure, my man. Potrzebujemy 5 takich jakichś części.
Gdzie jest ten cały kwatermistrz? Aj, tu jest jakaś winta, chyba się nam uruchomiła. O, wow. Warsztat oli, zbrojownia, zbiorniki te energii. No to jesteśmy na dobrym miejscu. To są zbiorniki z tą energią, które tutaj dostarczają energii dla całej naszej bazy. Ale nie po to ja tu przyszedłem. A, tu jest, dobra. Ja pierdziu. A nie, moment. Patrzcie, tu możemy takie coś kupić jak właśnie wyspecjalizowany komponent. No kosztuje 2000, mamy ich 3 już. Ja sobie kupię dwa. Dodatkowa paczka z dodatkową amunicją, karabin myśliwski, 8-krotnie przybliżenie. Strzelba zmniejszenia odrzutu. Broń zablokowana? Aha, ja to kupiłem. Aha, bo tego nie mamy. Karabin myśliwski, jednostrzałowy karabin o wyjątkowej celności i sile. 7500 to kosztuje. Zwiększa liczba nabojów mieszczących się w magazynku, zmniejszając tym samym częstotliwość przeładowań. Dobra, kupię to. That upgrade's a must in my book. The less you gotta reload, the better, eh? I paczka z dodatkową amunicją. To też się przyda. Dobra, i wszystko żeśmy tutaj. Good deal. You be careful out there, kiddo. No to jest kwatermistrz, tak? Nie, co? Aha, to wracamy do doktora Kowacza w takim razie. Gość już nam dał te całe próbki. Aha, wróćmy jeszcze do tego. Tutaj ulepszymy sobie mecha. Dzięki temu będziemy mogli zbierać tą energię. Sweet! Let's do this thing. O, pochłaniacz tej energii. Pozwala maszynie na zbieranie tej energii podczas chodzenia po niej. Now you can collect T-energy without getting out of your rig. Odblokowaliśmy osiągnięcie na streamie z duchem czasu. 2, 2 i 3, czyli potrzebujemy jeszcze 5, 7. Always a pleasure, my man. Dobra, wracamy do Kowacza. Ale całkiem sporo żeśmy sobie tutaj teraz ulepszyli naszych amunicji, naszej broni. Nawet ulepszyłem sobie taki chyba najlepszy, najlepszą rzecz dla naszego mecha. Będziemy mogli zbierać energię podczas chodzenia po niej. Trzy misje poboczne wykonane. He needed something to take his mind off the cold, so I gave my brother's guitar. Kowacz, draniu, gdzieś się schował. O kurde, tak, on jest na górze tutaj. Troszkę te ladinki są takie upierdliwe. Na szczęście dobrze, że to nie trwa 10 minut. Sporo to kurde trwa, sporo. Dostać się do tego Kowacza to ja tutaj tracę kilka minut. Dobra, zanieśmy mu te próbki. Ah, yes, my samples. I have an appropriate reward, something to aid in your blood sport. Custom-made specialty ammunition. It's a hobby of mine. I'll forward the recipe to the quartermaster so a constant supply is purchasable from him. Just load your firearm with these and it probably won't take you so long to kill your quarter next time. No właśnie, tak. Jest tu takie coś jak jeszcze amunicja.
I jeszcze 2000 energii. Dobra, bierzemy się teraz za zadanie. Przynajmniej część tego zadania wykonamy. Zbadaj przekaźnik komunikacyjny. Przynajmniej sobie rozpoczniemy tę misję, bo na pewno tej misji nie skończymy w tym materiale. Zanim ja kurde wyjdę z tej bazy, minie pewnie 4 minuty. Dobra, ja sobie tylko telefon podłączę do ładowania i już gramy. Okej. Gra też nie jest długa, tutaj tych misji fabularnych jest 8 tylko, z czego mamy chyba już dwie wykonane, a to jest czwarty odcinek, więc takie 12 do 14 odcinków nam tutaj się szykuje. Jest taka krótka dosyć seria, ale gra jest fajna. Tędy to ja nie przejdę. Nie wiem czemu, ale mi strasznie ta gra przypomina StarCrafta dwójkę. Stanowisko maszyn, tak, tutaj. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądać, to zbieranie. Po prostu będziemy chyba wchodzić na te kubki energii. No i będę ma tutaj wpływać na nasze stanowisko. No takie to wszystko jest powtarzalne. Znowu wychodzimy tą samą trasą. Który raz to już nie wiem. No ale taka gra. Staram się wam pokazywać jak najwięcej. Są niektórzy youtuberzy, którzy nagrywają tylko wątek fabularny. Ja tutaj też chcę się skupić na misjach pobocznych. Poza tym zbieram osiągnięcia na Steamie, więc misje poboczne też są potrzebne czasami. Tarcza. No chyba tutaj wątku fabularnego już nie dam rady wykonać. Skrzyżowanie Bale'a, tutaj właśnie żeśmy wykonywali też jedną z misji. W sumie to niepotrzebnie wracałem de facto do tego kowacza, bo mogę do niego wrócić później. No ale dobra. Trzeci mój błąd. Zaraz zobaczymy jak będzie wyglądała ta zbierania tej energii. 2118. No rzeczywiście zbieramy tą energię. Dobra. Fajne, to rzeczywiście się przydaje, bo nie muszę wychodzić i marnować amunicji do naszej strefa Bishopa, widzicie? Moi drodzy, chyba sobie tutaj skończymy tę materię, już nie chcę rozpoczynać tej misji, no bo nam czasu braknie,
A kurde, tutaj grać znowu 50 minut, to mi się nie chce, że jest późna godzina. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Więc tutaj się rozstajemy i w następnym odcinku będziemy już kontynuować misję fabularną. Dzięki za uwagę, subskrybujcie kanał, na razie.